I wreszcie nastała wiosna. Odradzająca się przyroda oznacza dla ludzi radość. Długo wyczekiwane ciepłe promienie słońca sprawiają, że świat uwalnia się od zimowego chaosu. Drzewa powoli nabierają intensywnej, zielonej barwy, a wszystko wydaje nam się prostsze, piękniejsze i weselsze. Tak właśnie czuła się Marlena, uczennica pierwszej klasy liceum, mieszkająca w małej wsi w województwie lubuskim. I to jest kurwa życie! Prawie wykrzyczała zadowolona, wychodząc ze szkoły razem z Piotrkiem, swoim chłopakiem. Ich liceum znajdowało się w Sławie, największym miasteczku w okolicy. Większość uczniów, jak również ta para, musiała dojeżdżać do szkoły autobusem. Czego tak się cieszysz? Zaraz Wielkanoc, a ty masz ze 4 zagrożenia. Czas na poprawę ci się już kończy powoli, zauważył Piotrek. Był to wysoki, szczupły chłopak o blond włosach. Od góry do dołu pokrywał go dres. No i chuj, a ty masz 2 i jakoś się nie odzywam. Mnie jebie ta szkoła, matka chciała, żebym poszła do liceum i na studia. A ja mam wyjebane, jak nie zdam, to pójdę do zawodówki, a jak będę mieć 18, to matka będzie mi mogła naskoczyć. Poza tym nie bądź taki cwany, sam lejesz na tę budę i po 18 idziesz pracować do kuzyna na gospodarstwo. Marlena była średniego wzrostu, o kruczoczarnych włosach, pełnych ustach i ostrych rysach twarzy. Zazwyczaj ubierała się w mini i krótkie koszulki. Od ciepłego stroju wolała wyeksponować swoje walory, które często wykorzystywała w galeriach, o czym Piotrek nie wiedział. W sumie ta! Skwitował chłopak, po czym odwrócił się. Ty, patrz, kto za nami idzie! Machnął głową do tyłu, wskazując dziewczynę, z którą byli w jednej klasie. Weronisia! Krzyknęła słodko Marlena, uśmiechając się podle. Dziewczyna nieznacznie się skrzywiła. Starała się iść wolno, żeby dystans między nimi stale się zwiększał. Była dobrą uczennicą o sympatycznym usposobieniu, co Marlena uważała za świętoszkowatość i nienawidziła za to dziewczyny. Na nieszczęście Weroniki zmierzali na ten sam przystanek i często musiała znosić drwiny. A co to się stało? Dziś tylko 4 z polskiego? Za słabo się starasz! Powiedziała zaczepnie, zatrzymując się i czekając na dziewczynę. Był piątek, jutro mają iść do klubu, więc udzielał jej się świetny humor, a to oznaczało nadmierne zaczepki. Weronika spuściła głowę i chciała ich bez słowa wyminąć. Zapomniałaś języka w gębie? Odpowiadaj, jak do ciebie mówię! Chcę iść tylko do domu. Odrzekła spokojnie, nadal nie patrząc im w oczy. Piotrek próbował podstawić jej nogę, lecz zręcznie go ominęła i przyspieszyła. Marlena pokręciła głową. Jebana suka! Matka cały czas mi gada, że powinnam się uczyć tak dobrze jak Weronisia. Starała się wysokim głosem paradiować głos swojej mamy. Chłopak prychnął. No, a właściwie czemu cię do niej porównuję? Bo nasze matki się znają. Zresztą daj już spokój. Tego samego dnia wieczorem Marlena założyła najbardziej dziwkarską sukienkę, jaką miała. Wyszła z domu pomimo protestu matki i udała się na przystanek, gdzie Piotrek miał się po nią zjawić. Przed godziną dostała wiadomość, że do klubu podrzuci ich jego starszy brat, posiadający auto. Wieczór był piękny, gwiaździsty i pomimo chłodu dało się wyczuć w powietrzu wiosnę. Roślinność wreszcie zaczynała żyć. Jednak dziewczyna nie zwracała uwagi na takie rzeczy. Najbardziej interesowała ją tablica na fejsie niż piękno przyrody. Po paru chwilach zauważyła z daleka jadącą BMW. Czarny wóz podjechał pod przystanek i zaskoczona dziewczyna zauważyła, że w środku jest tylko Piotrek. Uśmiechając się, wysiadł i otworzył jej drzwi. Wsiadaj! Brat nie miał jednak czasu, ale pożyczył auto. Przecież nie masz prawka!
Zawyła, lecz była zachwycona. Jebać to! W razie co, mam powiedzieć, że zabrałem kluczyki bez jego wiedzy. Nie zważając na możliwe konsekwencje, Marlena wsiadła zadowolona na przednie siedzenie. Nie pytała, jak wrócą, nie obchodziło jej to teraz. Zwłaszcza, że chłopak wyjął z kieszeni kurtki małpkę i poczęstował dziewczynę. W klubie było tłoczno, głośno i gorąco. Para szybko zlokalizowała swoich znajomych i zaczęli zabawę. Część z towarzystwa była pełnoletnia, więc nie mieli problemu z alkoholem, zwłaszcza, że nikt ich nie pilnował. Selekcja w tym klubie nie istniała, a właściciel był dobrym przyjacielem wysokiej rangi funkcjonariusza policji, więc nie spodziewano się w tym miejscu jakiejś kontroli. Gdy Piotrek rozmawiał przy barze z kumplami, Marlena bawiła się na parkiecie. Nagle poczuła czyjeś dłonie na biodrach. Obracając powoli głowę, uśmiechnęła się, widząc twarz nieznajomego, i zatraciła się w tańcu. Po chwili delikatnie zaczęła muskać ustami szyję chłopaka. Uwielbiała prowokować w ten sposób. Chwilę tańczyła z trochę starszym chłopakiem, po czym podeszła do Piotra i reszty, prosząc o drinka. Gdy było już bardzo późno, czuła się wyczerpana i bolały ją stopy od wysokich szpilek. Znajomi również mieli już ochotę wracać. Razem z Piotrkiem wyszli. Klub, o ile można tak nazwać to miejsce, leżał pod lasem. Nie było żadnego parkingu. Wszystkie auta stały właściwie wzdłuż drogi na poboczu, przy granicy drzew. Piotrek musiał prowadzić pijaną Marlenę, chociaż sam nie czuł się najlepiej. Zapakował chichoczącą dziewczynę do auta, po czym rozejrzał się. Ciemna ściana lasu złowrogo zerkała w jego stronę i pomimo alkoholu chłopak poczuł się bardzo niepewnie. Szybko obszedł auto i wsiadł za kierownicę, mając nadzieję, że nie trafi na żaden patrol policji. Wiele razy już jeździł autem brata i jak do tej pory trzymało się go szczęście, co teraz przyćmiewało zdrowy rozsądek. Po minięciu dwóch wiosek chłopak uśmiechnął się. Jeszcze tylko kawałek przez pola, jeszcze tylko jedna miejscowość i znajdą się w wiosce Marleny. Zanim jednak odwiezie ją do domu, miał zamiar zatrzymać się na chwilę wcześniej przy jakiejś mało uczęszczanej drodze bez latarni. Czuł narastające podniecenie, widząc, jak dziewczyna mu się przygląda. Chcąc jej zaimponować, puścił jedną rękę kierownicę i spojrzał na dziewczynę. Ej, ej, patrz na drogę! Chłopak prychnął i uśmiechnął się. Zerknął jednak, czy nadal jedzie prosto. Ja świetnie jeżdżę, nie musisz się... Uważaj! Krzyknęła, robiąc ogromne oczy i łapiąc się za główka z tyłu. Piotr spojrzał na drogę i dostrzegł, że mocno zaczął zjeżdżać na lewy pas, na którym rowerem jechała jakaś dziewczyna. Zaskoczona nie zdążyła zareagować. Refleks chłopaka przytępiony alkoholem również zawiódł. Przedni zderzak uderzył jednak tylko w tylne koło o włos, omijając nogę dziewczyny. Samochód wjechał na pole i dopiero tam Piotrek zatrzymał wóz. Szybko wysiadł z auta, żeby zobaczyć, co się stało z rowerzystką. Jebnięty jakiś jesteś? Wracaj! Krzyknęła Marlena. Chłopak zawahał się, jednak wrócił do auta, nie patrząc, czy rowerzystka jest cała, i odjechał. Oboje byli roztrzęsieni i żadne nie miało już na nic ochoty. Piotrek odwiózł dziewczynę i bez słowa pojechał do domu. Następnego dnia, około południa, Marlenę obudziło pukanie do drzwi. Wstawaj, masz gości! Usłyszała głos matki. Dziewczyna często spożywała alkohol, więc kac był jej dosyć bliskim, dobrze znanym przyjacielem. Daj mi spokój! Odkrzyknęła. Coś ty wczoraj nawywijała. Głos matki był wyraźnie wściekły. Dziewczyna błyskawicznie wstała, mając w głowie scenę z wczorajszego wieczoru. Pamiętała uderzenie, po którym jej umysł otrzeźwiał. Nagle zatrzymała się w miejscu. Kurwa, przecież to niemożliwe. Upewniła samą siebie. Było ciemno, na pewno nikt nic nie widział. Na jej twarzy pojawił się jej zwyczajny, pewny siebie wyraz twarzy, oczywiście lekko pogardliwy.
W drzwiach domu stała jej koleżanka z klasy Weronika. Chociaż Weronika na pewno nie nazwałaby jej koleżanką. Stała tak razem z matką i jakąś starszą dziewczyną. A co ona tu robi? Grymas na jej twarzy dobitnie pokazywał, jaki ma stosunek do Weroniki. Grzeczniej, szepnęła matka. Wiedziała niestety, że to na nic. Odkąd ojciec Marleny ich zostawił, dziewczyna nie miała do matki szacunku. Twierdziła i nieraz to matce powiedziała, że to przez nią ojciec ich zostawił. Wiemy, że razem z tym chłopcem, Piotrem, jechaliście po alkoholu autem. Wiemy również, że potrąciliście Weronikę na drodze między polami. Marlena patrzyła się na nie, udając zaskoczenie. Nigdy byśmy nie wsiedli do auta po pijaku, ja bym... Tu mam nagranie. Nagle w drzwiach pojawił się wysoki, dobrze zbudowany chłopak w niebieskiej koszuli, przerywając Marlenie i wyciągając do niej telefon z odpalonym nagraniem. Dziewczyna zobaczyła, jak oboje z Piotrem ledwo doczłapują się do auta, po czym odjeżdżają, o mało co nie uderzając w zaparkowane wozy. Co to ma być? Śledzisz nas? Oburzyła się Marlena, jednak w środku zaczynała coraz bardziej panikować. Jesteś nieletnia, więc cię nagraliśmy. Rzekła swobodnie starsza dziewczyna, przyglądając się Marlenie kamiennym wzrokiem. A ty kto kto? Jestem Bożena, starsza siostra Weroniki. Skoro kwestię alkoholu mamy wyjaśnioną, to powiedz, dlaczego uciekliście z miejsca wypadku? A co ona w ogóle robiła o tej porze na rowerze? Chciała odwrócić jakoś sytuację, lecz wiedziała, że już raczej nic nie wskóra. To cię interesuje? Zapytała oburzona matka. Przecież jak policja się o tym dowie, to poniesiecie straszne konsekwencje. Ciesz się, że przynajmniej Weronice nic się nie stało. Marlena zaczęła się coraz mocniej stresować. Przyglądała się wszystkim twarzom po kolei, mimowolnie zrzucając maskę buntowniczki. Dostrzegła jednak cień nadziei. To policja jeszcze nic nie wie? Starała się zabrzmieć jak najbardziej łagodnie. Nie wie, ale tylko pod jednym warunkiem. Bożena założyła ręce na piersi i wpatrywała się w nią twardo. Obiecasz, że już nigdy nie będziecie dokuczać Weronice. Ja te nagranie zachowam, gdybyście zapomnieli. Marlena już chciała odpowiedzieć, lecz Bożena podniosła dłoń, uciszając ją. Jeszcze nie skończyłam. W niedzielę, jak pewnie wiesz, mamy Wielkanoc. Urządzamy co roku takie małe przedstawienie i brakuje nam dwóch osób. Będziecie musieli przyjść. Marlena zmarszczyła brwi ze zdziwienia, po czym potwierdziła swój udział. Jeśli głupia obietnica i jeszcze głupszy teatrzyk mają jej zagwarantować brak udziału policji w tej sprawie, to easy. Prawie skacząc ze szczęścia, wróciła do swojego pokoju, nie zwracając uwagi na znaczącą wymianę spojrzeń przez obie matki. Następnego dnia rano czekali razem z Piotrem przed jej domem na kolegę Bożeny, który miał po nich przyjechać. Co za debile! Zaśmiała się głośno. Zjemy z nimi to głupie śniadanie i po sprawie. Piotr jednak był bardziej sceptyczny. Naprawdę nie widzisz, że coś tu śmierdzi? Co ci już śmierdzi? No, kurwa, dziewczyno. Stali przed klubem i nas nagrywali. Potem Weronika na drodze. To nie może być przypadek. Marlena prychnęła i stuknęła się kilka razy w czoło. Jaka ty czasami jesteś zjebana. Spytałaś, jak to się stało, że się znaleźli o odpowiedniej porze w odpowiednim miejscu? Nie? To posłuchaj. Mój ojciec zawsze powtarzał, że babka Weroniki jest czarownicą. Zawsze się z niego śmiałem, ale wiesz, kurwa, co? Sami mi to powiedzieli, jak u mnie wczoraj byli. Że jest czarownicą? Zapytała, śmiejąc się. Że jest wiedzącą. Ona doskonale wiedziała, gdzie będziemy o danej godzinie. I co, specjalnie narazili tę sukę na rozsmarowanie po asfalcie? Sceptycyzm zastąpił żarty. Przyglądała mu się, kręcąc głową. Piotr nic więcej nie powiedział. Przed nimi zatrzymało się śnieżno-białe Porsche w kabriolecie. Chłopak gwizdnął z zachwytu, za to Marlena bardziej zwróciła uwagę na chłopaka za ukółkiem.
Zrobiło jej się gorąco na widok blondyna o włosach sięgających ramion. Biała koszula rozpięta u góry odsłaniała twarde mięśnie, a zniewalający uśmiech nie pozwalał oderwać od niego wzroku. Cześć wam! Jestem Jarowit, znajomy Bożeny. Wsiadajcie! Jarowit! Zaśmiał się Piotr, pierwszy raz słysząc takie imię. Mężczyzna nie zwrócił na niego większej uwagi, zaś Marlena od razu usiadła na miejscu obok mężczyzny. No, a gdzie ja mam usiąść? Przyjechałeś dwuosobowym autem. Jaja w domu zostawiłeś? Siadaj za moim fotelem, na tej klapie, pod którą jest złożony dach. Tylko trzymaj się mocno. Piotr zrobił groźną minę na tę delikatną zaczepkę, po czym zajął miejsce. Po paru minutach szybkiej jazdy Jarowit wjechał na podwórze. Dom był biały, prosty. Już chcieli skierować się do środka, lecz młody mężczyzna obszedł dom, kierując się na tyły. Tam, przy łące, rozstawiono stoły, przy których już krzątali się jacyś ludzie. Na białych obrusach postawiono pełno jedzenia i kwiatowych dekoracji. Wraz za nimi przygotowywano spore ognisko. Para stała przyglądając się wszystkiemu. Kilka minut nikt się nimi nie interesował, a i oni nie spieszyli się, żeby z kimś się przywitać. Weronika i Bożena na razie udawały, że ich nie widzą. Ale dziura! Zaśmiał się Piotr, rozglądając się. W zasięgu wzroku nie było widać żadnego domostwa, jedynie pola i lasy. Nie byli nawet pewni, czy to nadal teren wioski, czy już zwykłe zadupie bez ludzi. Wtedy podeszła do nich Bożena. Jesteście gotowi? Gdy oboje pokiwali głowami, podszedł do nich niski, dosyć tęgi chłopak. Witam was, nazywam się Dobromił i będę żercą na dzisiejszej ceremonii. Długo to potrwa? Zapytał Piotr, wyraźnie już znudzony. Dobromił nie odpowiedział. Wskazał Marlenie miejsce pośrodku okręgu stworzonego przez uczestników. Piotrowi kazał stanąć obok Sławka, mężczyzny, który dzień wcześniej pokazywał nagrania. Chłopak rozejrzał się, dostrzegł w kręgu Weronikę, jej matkę i Bożenę. Bardzo chciał znaleźć babkę, lecz zamiast niej zobaczył matkę Marleny. Mama, ale jak? Mogłaś z nami? Dziewczyna również dostrzegła swoją rodzicielkę, lecz została uciszona przez Dobromiła. Drodzy moi! Zaczął tubalnie, gdy upewnił się, że Marlena mu nie przeszkodzi. Oto nasz krąg obrzędowy. Wyznacza on granicę pomiędzy profaną, naszym doczesnym światem, a sakrum, rzeczywistością duchową, krainą bogów. Nasz krąg jest granicą pomiędzy tymi światami, do której dziś zaprosimy bogów i naszych przodków. Proszę was, abyście zachowywali się godnie i zaniechali wszelkich rozmów. Tu spojrzał na Piotra, który zaczął coś mruczeć pod nosem, po czym podniósł nieduży wiklinowy kosz i pokazał wszystkim zawartość. Marlena dojrzała malowane jaja, zboże, wierzbowe gałązki, kiełbasę i kołacz. Następnie chłopak rozdał każdemu z kręgu zapaloną świecę, po czym podał kosz Marlenie, a sam złapał za kadzielnicę. Jak wiecie, susz do kadzielnicy robimy ze swojskich roślin i kory drzew. W tym roku kadzidło będzie symbolizować oczyszczenie, miłość, zdrowie i na koniec bogactwo. Po tych słowach zapalił i zaczął okadzać wszystkich dymem dookoła. Na sam koniec okadził siebie, po czym podniósł z jednego ze stołów sztylet. Nakreślił nim krąg, po czym przemówił donośnie. Kręgu, powołuję cię do życia, by czcić tutaj prastarych bogów. Ochroń nas, ukryj przed złem i otul. Zakreślam cię teraz trzykrotnie. Piotr ledwo się powstrzymywał przed wybuchem śmiechu. Marlena natomiast przyglądała się wszystkiemu ze znudzeniem. Dobromił puścił jej oko, po czym obrócił się na wschód, dmuchając gęsim pierzem. Planetnicy, latawcy, istoty powietrza, strażnicy wschodu, przybądźcie do mego kręgu, by chronić go swą mocą.
Sława wam! Teraz zwrócił się na południe, zapalając świece. Rarogu, ognisty żar ptaku, towarzyszu Swarogu, strażniku południa, przybądź do mego kręgu, by chronić go swą mocą. Sława ci! Przeniósł twarz na zachód i zamoczył ręce w misie z wodą. Rusałki, brzeginie i wodniki, istoty wody, strażnicy zachodu, przybądźcie do mego kręgu, by chronić go swą mocą. Sława wam! Została jeszcze północ. Tym razem posmarował czoło ziemią. Bagienniki, południce i ubożęta, istoty ziemi, strażnicy północy, przybądźcie do mojego kręgu, by chronić go swą mocą. Sława wam! Przy każdej przemowie Dobromił starał się emanować pewnością siebie, przemawiał władczo, jakby chciał ujarzmić duchy i demony zapraszane do kręgu. Podszedł do Marleny i uśmiechnął się przyjaźnie. Teraz czas wrzucić nasze dary do ognia, wskazał wiklinowy kosz i ognisko. Dziewczyna westchnęła i pokręciła głową, miała dosyć tej głupiej zabawy. Wrzuciła jednak kosz do ognia. Ognisko wcale nie było małe, długie drągi dawały naprawdę potężny żar i Marlena czuła bijące ciepło. Szybko zrobiło się jej gorąco i chciała zrobić krok wstecz, lecz wtedy poczuła na plecach dłoń Dobromiła, a jej uszu dobiegł delikatny głos. Wiesz, wraz z przyjściem wiosny trzeba spalić marzannę. Dziewczyna poczuła mocne pchnięcie. Ogromny ból atakujący całe ciało był nie do zniesienia. Poczuła, jak całe ubranie zaczyna płonąć, włosy liźnięte ogniem zaczęły śmierdzieć, a ona nie mogła wstać. Dobromir położył jej stopę na plecach, nie przejmując się ogniem. Piotr mógł jedynie krzyczeć i przyglądać się tej scenie. Zanim Marlena wylądowała w ogniu, dwaj mięśniacy z kręgu złapali go za ramiona. Próbował się wyrwać, wić, żeby jakoś doskoczyć do dziewczyny i wyciągnąć ją z ognia. Jej krzyki przeszywały go niczym sztylety, a każda sekunda zamieniała się w minutę. Najpierw ubranie, włosy, potem zaczęła skwierczeć skóra. Gdy przestała się ruszać, Piotr ze łzami w oczach osunął się na ziemię. Cała jego dresiarska męskość runęła. Zapłakany spojrzał z nienawiścią na Dobromiła i zauważył, że na mężczyźnie nie widać ani kawałka spalonego ubrania czy osmolonego ciała. Jakby ogień się go nie imał. Nagle poczuł silny ucisk na karku. Ktoś brutalnie postawił go na nogi. To był Jarowit, który skinął w kierunku Dobromiła. Tamten kiwnął głową i przemówił. Teraz, kiedy marzanna została spalona, Jaryło, zwany Jarowitem, musi pokonać Wuelesa, pana zimy. O czym wy bredzicie? Wyszeptał, po czym został mocno popchnięty przed siebie. Wstając, zauważył, że Jarowit stoi przed nim z obnażonym mieczem, jak jakaś postać rodem z gier RPG. Co tu jest grane? Jesteście jakąś sektą do kurwy? Wykrzyknął, spoglądając dookoła na postaci. Nagle dojrzał matkę Marleny, która wpatrywała się w niego kamiennym wzrokiem. To była twoja córka! Wycedził przez zaciśnięte zęby. Była problemem, wyłącznie problemem. Odrzekła, nie spuszczając wzroku. Dość już tego! Ja jako zwiastun wiosny wyzywam cię! Jarobit, nie czekając na reakcję chłopaka, doskoczył do niego i wziął szeroki zamach, pozbawiając Piotra głowy, która potoczyła się po trawniku z zaskoczonym wyrazem twarzy. Zgromadzeni zaczęli wiwatować i klaskać, a Jarowit wytarł ostrze o ubranie Piotra. Dobromir podniósł obie dłonie, uciszając ludzi i zagrzmiał. Marzanna spalona! Weles pokonany! Przodkowie są zadowoleni! Nareszcie możemy zasiąść do stołów! Witaj, wiosno! Scenariusz Maciej Kośniewski. Czytał Krystian Kieś.
Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.